Witajcie serdecznie, Iwona Eriksson z tej strony. Witam Was w tym nowym roku. Nowy rok, nowe plany i to nie są żadne moje noworoczne postanowienia, bo ja nigdy noworocznych postanowień nie robię. Ja robię natomiast plany i w planie mam po prostu, żeby wrócić do tych odcinków drutoterapii i może nie za często, ale od czasu do czasu mówić, co się dzieje u mnie na drutach, dlatego, że nie zawsze dzieje się coś interesującego, ponieważ oprócz tego, że ja robię na drutach przez cały czas, ja po prostu piszę wzory, a pisanie wzorów zajmuje czasami więcej czasu niż samo robienie na drutach. Od ostatniego czasu, od ostatniego odcinka drututerapii dosyć dużo się działo, dlatego, że było to kilka miesięcy temu. Niestety czas płynie bardzo szybko, jak ma się fajnie, a robiąc na drutach ma się fajnie. I było tak, ja robiłam jakiś czas temu, to było jeszcze latem, sporo skarpetek. Najpierw zrobiłam takie zielone skarpetki z ażurowym wzorem. Potem były jeszcze jedne skarpetki, także z ażurowym wzorem, dwukolorowe. Te wszystkie skarpetki są zaczynane tutaj od góry. I potem mam jeszcze jedne skarpetki, takie szare, też tutaj z innym kolorem włóczki na czubkach i one tutaj też są troszeczkę ażurowe. To są wszystkie te skarpety, mają taki wzór kombinowany, trochę warkoczy, trochę ażurów. Ja bardzo lubię takie wzory, a poza tym ja uważam, że jeśli w skarpetach jest trochę warkoczy, to one są takie elastyczniejsze i one się lepiej trzymają na nodze. Dlatego ja robię takie warkocze. Ja robię nie tylko ładne rzeczy, ale także praktyczne. Do tych skarpet można także nabyć wzór, przepraszam, nie wzór, tylko kurs robienia skarpet, więc jeśli ktoś jeszcze nie umie robić skarpet, to tutaj u góry, tutaj w rogu, jak się najedzie myszką, to można najechać na link, pod którym jest kurs robienia skarpet od góry, od strony nogawki. Cały kurs jest na YouTube. Link do opisu kursu można znaleźć pod filmem. I wszystkie wzory tych skarpet można nabyć w moim sklepie. I tam też jest link u góry. Po prostu teraz na YouTube jest tak, że jak tam się najedzie na górę, to się pojawiają takie obrazki. Tam są linki do ważnych rzeczy, o których ja mówię. Przede wszystkim link do kursu na YouTube, kursu skarpetkowego, który jest praktycznie darmowy, tylko opis można nabyć w moim sklepie. Link do sklepu. Pod spodem też są wszystkie linki pod filmem, jeśli ktoś jest na komputerze, na telefonie, zresztą te linki też widać. Czyli były skarpety, ja dużo skarpet robiłam i ja mam po drodze jeszcze jedne skarpety. Ja robię w tej chwili jeszcze jedne skarpety, tutaj mam, one będą takie, za dużo nie pokażę, one będą dwukolorowe. Ja przerwałam robienie tych skarpet przed świętami, ponieważ ja wyjeżdżałam, a do samolotu co prawda można zabrać druty, ale ja nigdy nie ryzykuję, żeby zabierać druty metalowe, to są druty stalowe tutaj. Karbonsem można było brać, ale ponieważ ja robię tutaj dwie nogawki od razu, nie jako Magic Loop, dlatego że mam troszeczkę za krótką żyłkę w tych drutach, ja po prostu nie chciałam ryzykować i nie brałam do samolotu tych drutów. I teraz będę dalej robić te skarpetki, dlatego całkiem niedługo już skończę te skarpetki. Ale ja oczywiście mam na drutach bardzo dużo różnych projektów, jak zwykle, ale ja właśnie pokończę niektóre projekty. Ja miałam ze sobą w samolocie taki projekt, to jest szal ażurowy, który po prostu ja robię, to jest taka never ending story, ja mówiłam o never ending story w jednym z moich odcinków, to jest taka robótka, którą po prostu biorę, kiedy nie mam nic innego. To jest mała robótka, cienka włóczka, ona dużo w torebce nie zajmuje. Druty są drewniane, więc ja do samolotu mogę też ją zabrać. Ja miałam tą robótkę ze sobą, ale ja szczerze powiem, że ja nie za często ją robię, dlatego że w tej chwili jakoś mam taki okres, gdzie nie za bardzo przepadam za robieniem z takich cieniutkich włóczek, typu lace. To jest taka włóczka bardzo, bardzo cieniutka. Co prawda druty nie są aż takie cienkie, ale się dłubie. I ja po prostu tą robótkę mam tylko po to, żeby ją sobie od czasu do czasu robić, jak nie mam nic innego. Dlatego, że mogę mieć takie robótki, że jestem w takim momencie, że muszę na przykład oczka przeliczyć. Ja tutaj mam taką robótkę, którą też zaczęłam
na moim urlopie świątecznym i ja za dużo tej robótki nie będę pokazywać, dlatego że to będzie niespodzianka, ale dom zaczęłam robić w samolocie, nie w samolocie, w tamtą stronę, ja miałam właśnie tą robótkę w samolocie, a potem tą robótkę zaczęłam robić dalej na urlopie i miałam ją z powrotem w samolocie, ponieważ tutaj też mam druty, które są drewniane, więc nie ma żadnego problemu, można zabrać. Ja nigdy się z tym nie spotkałam, żeby ktokolwiek mi powiedział, że mam druty ze sobą, dlatego biorę drewniane. W kontroli bezpieczeństwa, kiedy się przechodzi przez bramki, nie widać po prostu tych drutów jako niebezpiecznych, dlatego że one są drewniane. I ja po prostu robię dalej. Tego już jest sporo, to będzie dwukolorowe i niedługo będzie koniec. Mam nadzieję, ja bardzo dużo tego robię, bardzo mi się podoba ta robótka. Włóczka jest mięciutka, piękne kolory i dlatego ja właśnie w tej chwili najbardziej ją robię. Od czasu skarpet, mówiłam o skarpetach, robiłam czapki. Jest zima, jest śnieg, czapki, wiadomo, to są takie projekty zimowe i ja zrobiłam kilka czapek. Ta była opublikowana z pomponem, czapka Geyser, takim wzorem kombinowanym, warkoczowym i trochę prostym. W sumie ta czapka jest bardzo prosta, dlatego każda osoba, nawet początkująca, da radę. Ona jest bardzo dobrze odpisana, to jest kombinacja oczek prawych i lewych. Tu jest trochę warkocza i pompon. Pokazuje także, to Elton płakał, jakby było słychać. Pokazuję także we wzorze, jest link do tego, jak zrobić pompon, także nawet jeśli nie chcecie zrobić samej czapki, to na YouTube jest film, w którym pokazuję, jak zrobić pompon, co jest potrzebne do zrobienia pompona takimi dobowymi sposobami dawnymi z kartonikiem. Są oczywiście gotowe takie przyrządy teraz do robienia pomponów, ale ja dalej robię na kartonikach wycinanych i to jest jedna czapka. Potem była druga czapka, taka czapka. Ta czapka to jest czapka zrobiona z potrzeby, dlatego że ja zawsze mam różne kolory, różowe, niebieskie, fioletowe, zielone. I stwierdziłam, że przydałaby mi się jakaś czarna czapka po prostu, dlatego że ja mam kilka kurtek, które są w kwiatki. Ja bardzo lubię kwiaty i stwierdziłam, że dobrze, fajnie, ale na przykład taka czapka melanżowa nie pasuje mi do tych kurtek w kwiatki, dlatego że jedna z kurtek jest w ogóle biało-brązowa, a taka czapka czarna to jest zawsze czapka klasyczna i dlatego chciałam sobie super klasyczną tą czapkę zrobić bez żadnych warkoczy, prostą, ale jednocześnie z fajnym wzorem. Tutaj na dole jest taki wzór. Tu jest taki bardzo fajny wzór, który daje uroku tej czapce, dlatego ta czapka nie jest zwykła, jest klasyczna, ale jednocześnie nie jest taka zwykła. Tą czapkę też można nabyć w sklepie, tutaj jest link do sklepu, wszystkie te czapki można nabyć. Ostatnio też opublikowałam wzór zaraz po świętach takiej czapki niebieskiej. Ta czapka w sumie, ona też ma taki wzór bardzo ciekawy, ale to nie są warkocze, tutaj nigdzie nie ma warkoczy. Są tylko krzyżowane oczka i tutaj to są trochę krzyżowane oczka. To może troszeczkę wygląda jak warkocz, ale to też nie są warkocze. Bardzo fajna czapka z Merino, czyli te trzy czapki są opublikowane. Niedługo, niedługo, niedługo będzie publikacja następnego kompletu. Czapka, komin do tego i są do tego jeszcze rękawice, tylko w tej chwili po prostu pracuję nad uzupełnieniem wzoru i zrobieniem zdjęć, dlatego że ja zawsze ładnie robię zdjęcia, troszeczkę poprawiam je, ostrość, kontrasty, żeby te zdjęcia ładnie wyglądały. To było tyle. Rękawiczki do tego były też, czapki, komin. O skarpetach mówiłam i ja kiedyś zaczęłam jeszcze jedną czapkę kolorową, ale przestałam ją robić, dlatego że wzór za bardzo mi się nie podoba. To znaczy sam ścieg. To jest taki ścieg ala norweski, ale nie za bardzo. On ładniej wyglądał, jak go wyrysowałam, niż jak go zaczęłam robić. Także tą czapkę struję i ona będzie robiona jeszcze raz. Tylko że mi się po prostu tutaj za bardzo nie podoba i przestałam ją robić, ale ten zestaw kolorystyczny bardzo mi się podoba, szary z różowym, z takim intensywnym różowym, także ja będę ją robić niedługo, tylko najpierw skończę to niebieskie, co pokazywałam, to. Poza tym tu też mam jeszcze chustę, którą dawno, dawno robiłam,
ale się zatrzymałam na przeliczaniu oczek i się zatrzymałam, a ja czasami niestety jak się zatrzymam, to potem mi się robi taka blokada i jest mi trudno ruszyć, ale tej chusty niewiele zostało, także ja ją niedługo zrobię. W tej chwili mam takie trzy robótki, które bardzo dużo robię. To jest ta robótka, to jest ta robótka i te skarpety, te. Przepraszam, cztery, jeszcze mam jedną, to jest sweterek, ale ta robótka leży w dużym pokoju w tej chwili, ja nie będę jej przynosić, nie będę pokazywać, ale tamten sweterek też skończy, czyli po prostu w tej chwili mam cztery robótki, czyli jeśli coś skończę i będzie wzór pokazywany, publikowany, to będzie albo to, albo to, albo to. Nie wiem, co będzie najpierw. Może się zdarzyć, że będzie mniej więcej wszystko jednocześnie. Mniej więcej jednocześnie po prostu. Może nie tego samego dnia, ale bardzo w takim krótkim okresie czasu będą te trzy wzory publikowane. Ja w tym roku mam sporo planów na ten rok. Przede wszystkim planów na YouTube, żeby pokazywać moje ściegi. To znaczy nie moje ściegi, generalnie ściegi, jak się robi. I trochę technik będę pokazywać, instruktor terapii dalej. I na YouTube, tu właśnie na moim kanale na YouTube, będę wysyłać newsletter ponownie do wszystkich osób, które są na ten newsletter zapisane. Na mojej stronie, na blogu Drutoterapia można zapisać się na newsletter z boku, tak na stronie. Jak się patrzy na komputer, to to jest po prawej stronie. Tam można się zapisać na newsletter i wtedy nie ominie się żadnej porady, żadnego ściegu, żadnego filmu, który pokazuję na YouTube. I jeszcze na kanał, ten kanał na YouTube, co mam, można zasubskrybować. Wtedy też się nie ominie żadnych moich porad. Ja powiem tak, ja zrobiłam ostatnio kilka sweterków, których wzorów niestety nie spisałam. To jest na przykład ten sweterek. Ja bym bardzo chciała spisać wzory, więc trzymajcie kciuki. To też jest sweterek, który spisuje wzór. To też tutaj, tu mam jeden sweterek, który muszę spisać wzór. I tu jeszcze mam jeden sweterek, który muszę spisać wzór. I mam jeszcze taki brązowy sweterek, który też zrobiłam kiedyś i też nie spisałam wzoru. Także chciałabym Was prosić, trzymajcie za mnie kciuki, żeby pospisywać te wzory po prostu, bo to są bardzo fajne sweterki. I jeszcze będzie jedna sprawa a propos sweterków. Będę robić kurs robienia swetra od góry na drutach z żyłką, bezszwowo od góry, raglan. Po prostu ten kurs będzie pokazany, będą filmy pokazane tutaj na YouTube i opis do tego kursu także będzie można się zaopatrzyć w ten opis. To też po prostu będzie sweter. Wiadomo, swetry to są dosyć duże projekty i dzierga jej się trochę dłużej niż na przykład czapka, ale to są bardzo wdzięczne i jeśli chcecie, napiszcie tutaj w komentarzu, co byście, jakie wzory najbardziej byście chciały mieć, czy na swetry, czy na czapki, czy na kominy, czy na skarpetki, czy może na chusty. I jeśli na chusty, to jakie? Czy trójkątne, czy takie bardziej ala szaliki, małe, czy takie jak księżyc, półokrągłe, po prostu czy ażurowe, czy gładkie, czy jednokolorowe, czy wielokolorowe. Napiszcie po prostu w komentarzu, co chciałybyście dziergać. Jakie wzory chciałybyście mieć, to po prostu będę wiedziała mniej więcej, co projektować, bo ja mam strasznie dużo pomysłów i gładkich, i kolorowych, i chust, i czapek, i różnego rodzaju swetrów, ale ja nie nadążam, bo nawet mimo tego, że moje plany na ten rok są bardzo duże, to ja być może nie zdążę ich zrealizować, dlatego że doba ma tylko 24 godziny. I jeszcze oprócz tego ma się rodzinę i trochę trzeba jednak spać i po prostu jest jak jest. Ja myślę, że my mamy wszystkie ten sam problem, który dziergamy, generalnie nie tylko osoby, które dziergają, ale które mają jakiekolwiek
zainteresowanie, jakąś pasję, że po prostu nie nadążają z tym wszystkim, co by chciały robić, ale mam nadzieję, że w tym roku 2017 czas jakoś zacznie troszeczkę wolniej płynąć, ustabilizuje się i przynajmniej nie będzie nam się wydawać, że ten czas tak pędzi i wtedy jakoś lepiej będziemy mogły zorganizować sobie to dzierganie. Na razie na tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia na drutu terapii. Dziękuję.